Dzień dobry. Proszę Państwa, nazywam się Ryszard Jach i chciałem powiedzieć o jednym dosłownie przykładzie, który potwierdza, jak istotną kwestią jest zniesienie cenzury prewencyjnej. Gdybym Państwa zapytał, co wiecie na temat pani sędzi Małgorzaty Gersdorf, pierwszej sądu najwyższego, odpowiedzielibyście, że wiecie, że chodziła ze świeczkami i że stwierdziła, że w Warszawie trudno jest przeżyć za 10 tysięcy. Ja teraz świeczki. Ja w kilku zdaniach dosłownie dam Państwu dowód tego, czego nie wiecie i wyjaśnię, dlaczego tego nie wiecie. Otóż jestem osobą, która publicznie, konsekwentnie oskarża panią sędzię Małgorzatę Gersdorf o to, że dopuściła się w trakcie orzekania w Sądzie Najwyższym w warunkach konfliktu interesu przestępstw, naruszając artykuł 32 Konstytucji, orzekając wbrew jednolitemu, ugruntowanemu, wieloletniemu orzecznictwu Sądu Najwyższego, w tym samej pani sędzi Małgorzaty Gersdorf, sprzeniewierzając się ustawowemu obowiązkowi, o którym mowa w artykule 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, który obliguje sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w zgodzie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego i dbałości o jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych. I teraz pani sędzia Małgorzata Gersdorf doskonale wie, jakiego rodzaju, jakiej rangi zarzuty jej stawiam, gdyż zawiadomienia kierowane przeze mnie do prokuratorów generalnych kierowane są również do wiadomości pani Gersdorf. Gdybym naruszył prawo, gdyby moje zarzuty były nieprawdziwe, to na pani Gersdorf, jako funkcjonariuszu publicznym, ciąży obowiązek określony w artykule 304 paragraf 2 KPK zawiadomienia o moim ewentualnym przestępstwie. Pani sędzia Gersdorf nie zrobiła tego do dnia dzisiejszego, mimo tego, że zarzuca jej popełnienie szeregu przestępstw określonych w artykule 231 paragraf 2, 271, 276. Co zrobiła pani Gersdorf? Zrobiła coś wręcz odwrotnego. 20 lutego bieżącego roku pan prezes Dariusz Zawistowski, działający w zastępstwie pani prezes Gersdorf, na piśmie oświadczył mi, że Sąd Najwyższy, cytuję, nie znajduje jakichkolwiek przesłanek do występowania z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko mnie. Takie stwierdzenie jest potwierdzeniem prawdziwości i zasadności moich zarzutów. Pytanie, dlaczego prokuratura generalna nie wszczyna zatem śledztw w stosunku do pierwszej prezes Sądu Najwyższego? To jest Bogiem i carem. Odpowiedź jest, już podpowiem. Otóż w 2017 roku, w związku z tym, że o moich zarzutach pod adresem pani prezes Gersdorf wiedzą wszystkie najważniejsze osoby w państwie, na przykład pan prezes Jarosław Kaczyński wie o nich od 5 lat, 2 lata temu w Sejmie poprosiła mnie o spotkanie pani poseł Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i przekazała mi szereg szokujących informacji. Między innymi jedną z tych informacji było to, że władze PiS-u są niezadowolone z tego, że ja publicznie domagam się penalizacji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Zestawcie sobie to Państwo z tą informacją o tym, że PiS rzekomo prowadzi walkę z panią prezes, Gersdorf, która demoluje powagę państwa polskiego w kraju i za granicą. To są 2 zupełnie sprzeczne komunikaty. Ja oczywiście poinformowałem pana prezesa Kaczyńskiego o informacjach przekazanych mi przez panią poseł Annę Kwiecień. Co jest na zakończenie, chcę Państwu powiedzieć, nie jest dziełem przypadku, że Państwo o tym nie wiecie. O tym wiedzą bardzo wielu dziennikarzy, których Państwo znacie z ekranów telewizora, a którzy mnie znają od lat i którzy celowo zamilczają takie afery. Tymi osobami są na przykład Tomasz Sakiewicz, Jerzy Jachowicz, Cezary Gmyz, bracia Karnowscy, Adrian Stankowski. I tych Państwo dziennikarzy widzicie codziennie w TVP Info, jak robią za rzekome autorytety medialne środowiska dziennikarskiego. Proszę Państwa, sprawa jest tak poważna z cenzurą prewencyjną, że nawet ci dziennikarze, którzy mieli odwagę swego czasu napisać kilka artykułów poświęconych aferze Gersdorf, to w dniu wczorajszym jeden z nich napisał mi, że cenzura prewencyjna rzeczywiście funkcjonuje, rzeczywiście istnieje, ale nic się z tym nie da zrobić. Określił mnie i pana posła Majkę mianem błędnych rycerzy. Proszę Państwa, tym dziennikarzem był pan redaktor Jan Piński. Jeżeli dziennikarze przyznają, że jest cenzura, to ja pytam, gdzie są teraz dziennikarze? Gdzie jest Wojciech Surmacz, który mnie zna i który wie o tym, że od wielu, wielu lat
pracowałem na topowych stanowiskach kierowniczych krajowych i zagranicznych instytucjach finansowych. Dwie z nich zakładając od zera. Zaczynałem pracę jako jeden z pierwszych maklerów giełdowych w 1991 roku. Na zakończenie powiem jedną rzecz. To, co mnie spotkało, nie jest dziełem przypadków. Chodziło o nauczkę dla mnie, jako dla osoby, która dbała, będąc wiceprezesem jednego z powszechnych towarzystw emerytalnych, o interes milionów członków OFE. I chodziło również o to, żeby zniechęcić ewentualnych moich następców do pójścia w moje ślady, pokazując przykład, co się dzieje z człowiekiem, który miał odwagę wystąpić wbrew interesom układu. Chcę Państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy ja byłem wiceprezesem zarządu PTSK Wiedza Emerytura i wtedy, kiedy zaprotestowałem przeciwko realizacji nielegalnych transakcji finansowych mojemu szefowi Rady Nadzorczej, który był pan Wojciech Kostrzewa, wtedy prezes Brebanku, później prezes ITI i szef Rady Nadzorczej TVN-u, pani Małgorzata Gersdorf, dzisiejsza pierwsza prezes Sądu Najwyższego, będąc radcą prawnym, była członkiem Rady Nadzorczej PTE Commercial Union, które jako pierwsze zostało złapane na realizacji, na gorącym uczynku tych nielegalnych transakcji, których ja odmówiłem Kostrzewie, za co natychmiast zostałem zwolniony z pracy i nie wypłacono mi wynagrodzenia. Proszę Państwa, pani sędzia Małgorzata Gersdorf, jedynym właściwym miejscem dla pani sędzi Małgorzaty Gersdorf jest ława oskarżonych, nie zaś pierwszy fotel pierwszego prezesa. Mało, kryminał! Domagam się, żądam, stanowczo żądam działań od prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro, który doskonale wie od dawna o aferze Gersdorf z jej haniebnym udziałem również prokuratorów, którzy poświadczając nieprawdę stawiają się w roli obrońców pani prezes Małgorzaty Gersdorf. Ja w najbliższym czasie poinformuję Komisję Europejską o tej sytuacji, gdyż jeżeli Polska jest państwem prawa, a przypomnę, że pan prezes Jarosław Kaczyński w roku ubiegłym w nagranej rozmowie z panem Bittfellnerem oświadczył, że Polska nie jest państwem prawa, a mówienie o państwie prawa to jest kompletna bajka. Proszę Państwa, o czym my mówimy? Jeżeli prezes Jarosław Kaczyński przyznaje, że państwo prawo jest kompletną bajką, to ja pytam, gdzie jest pan prezes Jarosław Kaczyński? Pan prezes Kaczyński, który w 2014 roku napisał pismo do ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta właśnie w sprawie moich zarzutów pod adresem Gersdorf, gdy PiS doszedł do władzy, w niezrozumiałych okolicznościach stracił całkowicie zainteresowanie aferą Gersdorf. Odpowiedzcie sobie Państwo pytanie, dlaczego? Czy to jest normalne? Nie. Dziękuję. Bandyta bandytę broni.